Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozy pogody. A na początek spójrzmy na mapę Europy. Dziś na wschodzie, w środkowo-wschodniej i zachodniej części Europy warunki pogody kształtuje pole podwyższonego ciśnienia. Na południu kontynentu i nad Wyspami Brytyjskimi dominują układy niżowe z frontami atmosferycznymi. W ciągu najbliższej doby warunki pogody w Polsce zacznie kształtować niż z południa Europy z frontem atmosferycznym, który powoli przemieszczał będzie się z południa na północ kraju. Dziś sporo chmur z opadami deszczu od Morza Czarnego aż po Bałtyk. Na zachodzie i południu przejaśnienia, ale na zachodzie możliwy przelotny deszcz. W Moskwie termometry wskażą poniżej zera, na zachodzie Europy około 10 stopni, natomiast w Atenach nawet 15. A jakie warunki pogodowe czekają nas dzisiaj w naszym kraju? Zobaczmy. Dziś na południu Polski dużo chmur i opady słabej mżawki. W ciągu dnia opady przemieszczać będą się w głąb kraju, wieczorem i w nocy obejmując północ Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, około 6-7 w centrum do 8 stopni na południu kraju. Będzie wiał wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry w południe w stolicy wskazały około 1008 hektopaskali. A na koniec zapraszam Państwa na prognozy pogody na kolejne dni. Jutro w zachodniej Polsce początkowo sporo mgieł, a po ich ustąpieniu w ciągu dnia pogodnie. Na wschodzie sporo chmur i opady deszczu. Na Suwalszczyźnie rano możliwy deszcz ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 6-7 stopni na wschodzie i w centrum do 8-9 w zachodniej Polsce. Jutro będzie wiał umiarkowany wiatr z północy i północnego wschodu. Czwartek przyniesie dużo chmur i okresowe opady deszczu na wschodzie i południu kraju. W zachodniej części Polski początkowo sporo mgieł, a w ciągu dnia spodziewane są rozpogodzenia. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach przeważnie 6-8 stopni powyżej zera. Będzie wiał umiarkowany wiatr z północy i północnego wschodu. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Życzę miłego dnia.